przyjemny materiał dzisiaj, witam serdecznie. Zobaczycie, jak pracowaliśmy nad katanami, zobaczycie, jak wygląda wernisaż BPNH z katanami. Dwie sesje zdjęciowe, jedna sesja zdjęciowa z Peska Shoots, druga sesja zdjęciowa w Lolowe Studio. Właśnie teraz nad tym pracujemy, później zobaczycie wernisaż, będzie się działo. Katany nadchodzą, pozdrawiam serdecznie, Jurkowski, kurwa, lecimy. Zobaczcie, modele się sprawdzają przepięknie, pozdro mordeczki, sztos. Wszystkie pomysły dziewczyn sprawdzają się pięknie, pozdro dziewczyny, sztos to wygląda, mam nadzieję, że wam się będzie podobało. Za chwileczkę ruszamy na wernisaż. Witam bardzo serdecznie na stoczni w galerii 84B. Powinniście kojarzyć miejscóweczkę, na pewno jeżeli ktoś był w tym mieście, powinien kojarzyć miejsce stocznia. I również tutaj odbywają się rzeczy, moi drodzy, nie tylko muzyczne, ale i również kulturalne. A że hip-hop o kulturę zahacza, nie można powiedzieć, że nie. I ten kanał również o kulturę zahacza, jeśli chodzi o kanał Jurkowski. Rozwinęło nam się to bardzo mocno i będziecie mogli zobaczyć, do jakich to rozmiarów doszło. Pamiętacie katany sprzed dwóch lat, które robiliśmy razem z Magdaleną Król, z Jurkowską oczywiście i z Mateuszem Jarmułą i z Tomkiem Pińczakiem. Teraz ten projekt się rozrósł. BPNH to już są ludzie, którzy naprawdę wybiegają bardzo szeroko, jeśli chodzi o swoje zajawki. Zaprosiliśmy ich tutaj do stworzenia unikalnych katan. Moi drodzy, BPNH Streetwear, piękne wydarzenie, do tego hip-hopowe elementy. Bisz wpadnie, zagra, bo przecież Polok z malarstwem, z hip-hopem się tutaj mocno łączy. No i to zapraszam, więc posiedzimy sobie nie festiwalowo, a tym razem wernisażowo. Ludzie się już troszeczkę zebrali, także myślę, że to jest czas, żeby to rozpocząć, także idę, pytam za Majka, powiem dwa słowa ojca prowadzącego i co, i wejdziemy sobie do środka, będziemy oglądać katany, za godzinę przyjeżdża Bisz, no i tak naprawdę rozpoczynamy to dopiero, BPNH Streetwear, to jest dopiero początek. To jest naprawdę gruba i ona dotarła do nas przedwczoraj. I ona, moi drodzy, jest autorstwa tego otoż ziomeczka. Mateusz Jarmuła. Cześć. Prosto z WWA dotarł do nas. Kiedy przyjechałeś? Wczoraj, dzisiaj? Dzisiaj rano przyjechałem. Od Mateusza też to się trochę zaczęło, bo to był telefon Malwiny, nie? Tak. Pamiętam, wieczorem w nocy padało na dworcu wileńskim długa rozmowa. I dzisiaj mamy te rzeczy tutaj. Tak jest, trzy lata później, nie? To był początek rozmów o tym, żeby stworzyć jakiś krój katany, żeby zrobić coś swojego. I tak to się zaczęło. Tak jest, Mateusz zaprojektował z Malwiną całą bazę katany, a później co już się wydarzyło, no to już widzicie. Mogę słówko powiedzieć? Ja zawstydzę się delikatnie, nie? Ale co tam. Słuchajcie, pierwszy odcinek, jaki nagrałem na kanale, to był o tym gościu, nie? Więc... kupowałem jego płyty za 10 zł, pamiętam jeszcze, w Gorzowie Wielkopolskim. 14 lat temu kupowane były płyty. Pierwszy odcinek nagrany, później w ogóle jak Biszu się do mnie odezwał, to już w ogóle mi to rozjebało głowę. Mówię, patrz to, mówię, gadam z tym człowiekiem, nie? Którego przekonałem do rapu dzięki twojej muzyce, stary, kurwa, multum ludzi. Na...
Woodstocku siedzieliśmy o 6 rano i siedziałem z czterema pancurami, wkładałem mi z ławki do usza i puszczałem Błękit, kurwa. I ja mówię, panowie, musicie to kojarzyć. Na chuj mi Rolex, atomowe zegary, budziki teraz i zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję. Nie stoję. Zapierdalam we wszystkich kierunkach przestrzeni naraz. Co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rozpierdala mi łeb jak granat. Robi jeb, zamach. Ludzie mówią weź się, lecz się, sam się weź się, lecz się. Kurwa, co jeden lepszy ekspert pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię te rapy, a oni mówią weź się chłopie do pracy. Sam się weź się, odbij, mam najlepsze flow, by dać pojęcie im co mogliby mieć, gdyby umieli nadążyć. Psy nie mają za co gonić mnie, młode koty nie mają z czym daje ten polski syf. Oni wstają, śpiewają hymn. Rap gra to moja Eurydyka, nie oglądam się, wyciągam ją z podziemia, nie na przypał i nie poddam się. Choć mówią, że ten syf jest świeczki nie wart, gdzie mam to co... No tak, moi drodzy, BPH Streetwear Festival, chciałem powiedzieć. BPH Streetwear, wernisaż, sztuka katany zakończony. Dziękuję wszystkim za obecność. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiamy serdecznie, żegnamy się ze stoczni, z galerii 84B. Trzymajcie się ciepło i widzimy się na kolejnych rzeczach. Oglądajcie, sprawdzajcie rzeczy. Już linka powinniście do nich mieć na dole. Pozdro 600, hej!